się drepta w bucikach. Czekam na tati, jedziemy, tak? Demon. Witam z powrotem w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie fajny vlog. Będziemy robić makaroniki razem z Rafałem. W sensie Rafał robi, a ja mu pomagam. Jego pomysł, jego plan. Także zobaczymy, jakie wyjdą. Już nieraz je robiliśmy i bywało z nimi różnie. Raz idealnie, raz takie Teraz poszedł po cukier, bo oczywiście nie mam wszystkiego. Luna jest u dziadków, dzisiaj nocowała u nich, więc mieliśmy chwilę odpoczynku wczoraj dla siebie. Zrobiliśmy fajną kolację sandacza z ziemniaczkami, ze szpinakiem i sałatą. To, co widzieliście na wstawkach. Nic wczoraj nie nagrywałam za bardzo, tylko właśnie tą kolację, bo nie chciałam, żeby tam nagrywać. Jakoś tak był wieczór wolny po prostu. I teraz jeszcze wam nagrałam śniadanko, które zrobił Rafał, benedykty, pycha. No i taki trochę kulinarny dzisiaj będzie dzień. Później pójdziemy odebrać Lunek, skończymy robić makaroniki. No i tyle. Co? Cześć kochani, jeszcze mnie nie znacie, ale pokochacie? No, masz ten cukier? Widać ci twarzy. O, teraz widać. O, shit, bałagan na górze, no. Jesteś tak. Na wizji. Klap. Bez zbędnego lokowania produktu, bo oczywiście nikt nam nie płaci. Mamy mąkę migdałową, cukier puder, cukier tego drobny. Nie widać. Białko, kakao, szczyptę soli i cream of tartar. Tartar. Coś takiego, tartar. Mąkę migdałową wymieszamy razem z cukrem pudrem i z kakao. Dokładny przepis tam na dole, w komentarzach, w opisie filmu. I teraz musimy to ładnie wymieszać, żeby miało jedną litą konsystencję. Najlepszy będzie taki, która zbiera boki, bo ta nam zostawia cukier puder i tego nie wymieszuje. Pewnie rozsypiemy to wszędzie. Zmiana i jedziemy dalej. A będzie tam z powrotem teraz Rafał bez głowy będzie przysypywać. Rafał bez głowy twierdzi, że teraz trzeba całą mieszankę przetrzeć przez sitko, żeby nie było grudek z takich, wiecie, starych migdałów i mąki i wszystkiego innego. Migdały nie są stare. I teraz to przeszepuję przez sitko. Całkiem duże te sitko, więc spore będą tutaj i tak stare migdały ci przejdą. Takie życie. Coś ciekawego powiesz? Wyjdą ci te migdałki? Makaroniki? Nie wyjdą, one nigdy nie wychodzą. To tylko komercyjna ściema jest. A białka trzeba używać stare, a my mamy świeże, więc zobaczymy. Białka są z dzisiejszych benedyktów. Budzisz się rano i masz pomysł, a oni ci mówią, że za 3 dni możesz go zrealizować. No. To się nie klei, kupy. Jak zwykle przesadziłem. Także płacicie kupę hajsu za drogie makaroniki ze starych jaj. Tak. W międzyczasie, jak Rafał nadal przesypuje tą mąkę. Jesteście cwaniaki i macie taki super sprzęt, wiecie. Taki najtańszy za 5-taka, czy tam 15-taka. To będziecie szybsi i mądrzejsi niż ja. No. I skończę to. Ja w międzyczasie zjem truskawkę w czekoladzie. To jest już, wiecie, przesypane. Teraz biały. Nie widać ci głowy. Teraz białka, drodzy mili. Byście mieli 2 metry, to nie pchajcie się na YouTube. Białeczka. W recypisie, przepisie są stare, 3-dniowe, ale my używamy świeżutkich. Trochę soli, łatwiej się ubije. I teraz trzepaczka do jajka. I ubijamy na biało.
One eternity later. Operator powiedział, że mnie nie będzie słychać, jak to będzie chodzić. To w trakcie mieszania dodajecie cukier, a teraz dodajemy też cream of tartar. Potem wam Ola tam wyjaśni, co to jest. Ja nie wiem, ale używam. Wodorian potasu. Wodorian potasu. Dobra, ja odpalam i działamy dalej. Cukier powoli, pomału, jedną łyżeczką! A few inches later. Małe przemeblowanie było. Patrzcie, zebrało się nam ładnie w czaszy. Jest dobre. Nie będę robił z siebie debila i nad głowę tego wystawiał, żeby pokazać wam, że jest zrobione. Dobra. Teraz kleimy głupa. Jedną trzecią wrzucamy tu i powoli mieszamy. Jedną trzecią na oko robimy tak, cztery, tu będzie gdzieś jedna trzecia, to tyle. Wrzucamy. Tu wiecie, Pitagoras, kotangens, tangens. To odwrotnie niż jak będzie. Na plus jak opadnie. Z jednej strony tak, a z drugiej strony potrzebujemy struktury. Ale to musi być płynne. Musi być płynne. Zaraz będzie najlepszy moment w robieniu makaroników, ale to jak wymieszamy, to wam powiem. To jest mój ulubiony moment. Mamy wstępnie jedną trzecią wymieszaną. Wsypujemy resztę naszego towaru. Dobra, skończyliśmy mieszać. Teraz bierzemy worek cukierniczy z końcówką, którą wybraliśmy wcześniej. Wywijamy go. Stabilizujemy w dzbanku czymkolwiek. Wrzucamy do środka i mamy to. Welcome back on my channel, Rafał. Dla siebie robi, ja no nie umiem. Spartoliłem robotę. Teraz wyciskamy na szyszku lodowe makaroniki. Przepięknie nam się mają one później rozlać, wyschnąć. A później upieczemy i zobaczymy, czy wyjdą nam ciastka, czy makaroniki. Najlepszy moment, tak jak mówiłem, jest taki, że jak już wyciśniecie, to one muszą 2 godziny odstać. I wtedy macie szansę pograć sobie w Forzę swoją, którą dostaliście na święta. Tak było? Mhm. Cześć. A za tydzień zrobimy chałkę. Gdzie ty tą chałkę zrobisz? Bo to jest mój kanał. Ja go wypożyczam na weekendy. Chyba, że ktoś musi zarabiać na rodzinę. Aha. Na te chałki wszystkie i makaroniki. Stałem minutę, żeby powiedzieć wam, że nauczę was gotować. To jest mój plan teraz. Kamera mnie kocha, ludzie mnie kochają. Znaczy jeszcze nie znacie, ale kochacie. Tak jak wspominałem. Nauczę was gotować. Co niedzielę będzie nowy przepis. Będą chałki, steki, pstrągi i cała reszta zjadliwego, pysznego szajsu, który nie musicie kupować w restauracjach. Sami sobie zróbcie. W ogóle to jest mój kanał. To jest mój mąż. A ja go przejmuję. Nie. Sugar daddy. Ja cię Rafał gada, że on się nie zgadza na takie określenie. Dobra, Rafał jest spoko gość, ale za dużo nawija, więc uważajcie. On lubi ploteczki i te sprawy. To jest miniaturka istna. Nie no, weź chodź tu ładnie, całą twarzą. A teraz odgrzejemy kapustę z grzybami, kochani. To jest jedzenie, nie? Karoliki. Polskie. Tu jestem. To jest ten kraj. A, to jest taki zoom na całe zaplecze. A cię widać? Widzicie mnie. Boże! Nie czujecie tego, ale to pachnie jak dom rodzinny. Teraz degustujmy, skonsumujmy tą kapustę Rafała. Mmm, grazie.
Może być. A teraz zjedzmy sobie kanapkę. Stary chleb. A ja zjem świeżą bagietkę. A wiecie tylko jaka jest różnica? Ale przestań, że to jest kupne, a to jest my made, by me, by Rafa. Szef Rafa, by made. Mhm, tak. Nieważne, nie słuchajcie go. Pycha bagietkę. Yum. O, to jest porcja masła. Żeby zabrać mi bagietkę, a nie swój domowy chlebek jesz? Bo lubię. Profesjonalna kanapka. Seriously? Musiałeś mi tak chrumknąć? Ja tu nie żyję, mieszkam, nie tam. A ja oglądam. W sumie niezłe miejsce tu jest na kitchenette. Do nagrywania, tak? A do życia. No. Rafał zaczyna robić sos, czyli filling do nacich makaroni. I chyba wychodzą. Ganache. Czekolada ganache. Będzie czekoladowy makaroni z czekoladowym ganaszem. Ale tylko nie mamy 350 gram czekolady, mamy 200. Poradzimy. Milka. Mam więcej gdzieś czekolady. Nie, Milka, nie ma. Jak nam zapłacą, to będzie. Nie Milka, to jest tajna czekolada fioletowa ze fioletowych krów. Tu byłyby jakieś czekolady gorzka, na przykład tam jest. Do ganasz będzie dobrze. Dobra. O, jeszcze jedna, jest czy trzy z poradzimy. To jest też i na też jeszcze nie płaci. A gdzie masz trzecią? Jaką trzecią? No z wczoraj. To ta jest z wczoraj. Nie, to jest ta, którą ja kupiłem. A. A. Mam też jeszcze otwarta gorzka. Potrzebujemy 350 i robimy miks między gorzką a słodką. Bo mleczna ze śmietanką to by było w ogóle, a ta Milka to w ogóle by było mleko. What? Bro, what are you talking about? Łaj, jak one wyszły, a tam kto leży? Operator kamery. Lemon, jego zdechła. Zwierzaczka zdechła. Co tam masz? Czekoladę. Wow. Jak nas oglądacie, to mogą nas zacząć sponsorować. Tak? Czekolada firmy. Czekolada. Medal. A tam kolejna partia się pyczy. To się nagrywa na tej dużym, czy nie? Nine. Zadzieje się to, że mamy 350 gram śmietanki, 350 gram czekolady, miksu mlecznego i gorzkiego. Podgrzewamy śmietankę, wlewamy do czekolady, rozpuszczamy, chłodzimy i potem ubijamy. Zobaczymy co wyjdzie, na razie. Chciałbym powiedzieć, że śmietanę zagrzeliśmy do 160 stopni. Do 60 stopni. Taka mała różnica. Widzicie, tam step tam, te step te, tam, to nie ma znaczenia. Teraz wlewamy do czekolady i rozpuszczamy. Tak ładnie, patrzcie, podejdę nawet do was, żeby rozpuszczać. To teraz ja zrobię unboxing. Do widzenia. I teraz pokażę wam czołterskie buciki, które zamówiliśmy dla Luny na promce. Jej pierwsze butki na wiosnę, które są super, nie Rafał? Tylko dlatego, że to Air Force. Takie ładne.
i dużo łatwiej je się zakłada, bo już miałam zary zimowe i te zary to jakaś porażka, się nie daje założyć, a te są czaderskie. Wszyscy wiemy, czemu płacimy teraz mają milionów. Kwiatuszki. Tutaj taka fajna podeszwa, no. Powiem wam coś więcej, Ola na mnie gadała, że włączam zmywarkę, a sama ją włączyła. Ja to zrobiłam? Nieprawda. No, nieważne, takie ładne buciki. Rzadkie wyszło. Ale nie ma co się łamać, nie pękamy. Pamiętajcie, nie jest złe, jest fajne, tak, ale pamiętajcie najważniejsze w kuchni jest to, żeby nie pękać. Jak coś wyjdzie źle, to da się to poprawić. Prawie zawsze. No spalonego nie odspalicie, no ale coś takiego jeszcze podziałam. Mamy mascarpone, bierzemy mascarpone i łączymy razem z tym. I będzie... Mascarpone nam zagęści. Będzie molto bene. Mascarpone ze śmietanką się zetnie mocniej i będzie cycuś. Ganaszy jest w lodówce i się chłodzi, a jak się schłodzi, to nałożymy na makarony. Postało i zgęstniało! Ja już mascarpone wyjąłem, nie? A teraz wyszło nam... Wyszło nam bardzo gęsto, dobre kremu szokoladu. Chowamy do lodówki. Mascarpone i mamy śmietanę. Patrz, pani operator, monterka by mogła zjeść, gdybyśmy z tym zrobili na początku. Sansa lektuza. Coś wymyślimy zaraz. Dobra, patent ten sam. Ręka. Dzbanek. Potrzebne do mieszania jednak. I tak. Nie trzeba tego dobić jeszcze troszkę? Na duchu nie. Przebijemy i zrobimy czekoladowe. Nie w ogóle, będziemy znów ratować. Czekoladowe masło byśmy robili, znowu byśmy ratowali. Ja pogrupowałam makaruny, żeby były podobnych wielkości, bo troszkę się różnią. Rafał źle kółka narysował. Ja rysować kółek nie umiałem od formy. Od szablonu. A czemu ja mogłabym być twoim stylem? No możesz, ale ja mówię jak robić to samemu, jak czekacie na swoją drugą połówkę, która w pracy jest i to robicie. I najgorsze jest to w takim trzymaniu, że ja podnoszę w górę, żeby wyjąć, a ona podnosi w górę, bo myśli, że to specjalnie. I znowu, teraz kolejny patent czyszczenia tego, tu o rękach. O palucha, jest czyste. Tak, wróciłeś. Molto bene, perfekcyjnie. Teraz tak machacie, żeby wiecie. Krew tu jest nieprzerwany. Nieucięte. Feeling. Everybody feeling good. Zobacz, czy to będzie dobra ilość. A kochani, macie tak? Teraz taki kochani? Ładne złożenie jest. Ja tylko nie widzę, co ja nagrywam, nie? Ta-da, i wypłynęło źle. Next. Rafał! Nauczymy się. Nie, a to tamto. Nauczymy się. Znowu źle. Ale jaja. Perfekco. Trzeba robić jak ja, a nie jak Rafał. Ja robię też bardzo ładnie. Kto wyciskał? Aleksandra. Kto wyciskał? Aleksandra! Kolejna opcja dla pani montażowej naszych filmów bez laktozy. To jednak wracamy do tego mascarpone. Jakby coś, to ja nie wiem, co ja robię. Nie robiłam jeszcze takich rzeczy. I mascarpone, i palace bez laktozy. No i najpierw mieszamy sobie mascarpone, żeby zrobić easy konsystencję. Ramon, nie bój się telewizora. I wlewamy sporą łyżkę Baleisa.
i mieszamy. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mogę spitalić. No weź go stąd. Jesus. To wyjdzie w ogóle coś z tego? Jezus. Będzie katastrof. O, dobra. Pardon. Stena, miałam delikatniej to układać, bo podobnież jestem zbyt agresywna. Jest, milady! Gdzie jest pudełeczko? Nie ma pudełeczka! Piękne. Tutaj nie tak piękne, to są piękne. I tutaj piękne też. Ty jesteś dziś... Nie, gadaj tak. Słuchajcie. Dobra, zrobiliśmy makaroniki. Znaczy, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jestem taki niski, to stoję w bardzo dużym rozkroku. Nie zastanawiali się na pewno. Ale ja się zastanawiam. Dobra, makarony są skończone. Mamy czekoladowe, zwykłe i takie ładne, długie, białe, waniliowo. Nie, to są balejsowe, lactose free. Także tyle, dziękujemy za oglądanie mojego kanału. A w następną niedzielę ja mam też coś dobrego. Obiecujesz? Nie, zobaczymy, jak będziesz czasem. Jak będzie ładna pogoda, to trzeba wyjść na dwór, a nie w domu siedzieć i kisić ogóry. Trzeba iść i biegać. No, i zostawiajcie łapki w górę. I subskrybujcie ten kanał. Na razie. I komentarze zostawiajcie, czy wam się podobało. Także pa! I Rafał też mówi pa. Ja się pożegnałem, bo praca. Do pa.